Kilka miejscowych dań zdobyło sobie ogólnoświatowy rozgłos. Należy do nich z pewnością carbonat flamand, czyli wołowina po flamandzku. Danie znane jest w świecie pod francuską nazwą, a jego składniki to kawał wołowiny na pieczeń, bez kości oczywiście, masło, cebula, tymianek, mąka, brązowy cukier, liść laurowy, sól, pieprz, ocet winny i piękna, duża butelka ciemnego belgijskiego piwa. Zacząć trzeba od pokrojenia mięsa. Najpierw na plastry, oczywiście w poprzek włókien, włókna idą tak, więc muszę ukroić dość gruby plaster po plastrze, a potem ten plaster podzielić na dość sporą kostkę. Pokrojone w kostkę mięso trzeba dość solidnie potraktować solą i świeżo zmielonym pieprzem, a następnie każdy kawałek ze wszystkich stron otoczyć w mące. Wsypię sobie tutaj mąkę do miski i całe mięso w mące opanieruję. Ważne jest nie tylko to, by kostki mięsa ze wszystkich stron były mąką otoczone, ale również by przed włożeniem na patelnię strząsnąć mąki nadmiar. Na tej patelni będzie jeszcze smażona cebula. Gdyby tej mąki było za dużo, ona by się po prostu przypaliła. A na patelni mam rozgrzany olej. To jest olej, nie masło, dlatego że to musi być na ostrym ogniu ze wszystkich stron teraz obsmażone. Wrzucam mięso na patelnię i ono powinno ładnie się zrumienić. Zrumienione mięso przełożę teraz do garnka, w którym cała potrawa na końcu będzie się dusić. I mam nadzieję, że widzą Państwo to, co ja. Kostki zrumienionego mięsa i jeden setek kanałów brugi. Ten widok jeden z drugim wspaniale się uzupełniają. Ale patelnię z powrotem muszę od razu położyć na ogniu. I teraz będę tutaj dodawał trochę masła. Ogień muszę radykalnie zmniejszyć, bo teraz winna się dusić na maśle cebula. Pokrojona w taki właśnie sposób, nie w drobną kostkę, w pół plasterki. Ona się powinna dusić tutaj około 10 minut. Trzeba pilnować, żeby się nie przypaliła, ale tutaj czas naprawdę się nie dłuży. No proszę spojrzeć najpierw na patelnię, a potem tam na ten widok. Takich zaułków są tutaj setki. Cebula w takiej postaci może już znaleźć się w garnku, ale ta patelnia jeszcze będzie dalej używana, bo na niej zostało dużo dobroci ze smażenia mięsa oraz smażenia cebuli, więc muszę zrobić coś, co nazywa się w żargonie kucharskim deglasacją. Otwieram to piwo korkowane, tak jak szampan, mam wilgotne ręce, więc muszę posłużyć się rzęsami. O. O właśnie. Merci. Na zdrowie. Bardzo pyszne. I szybko wlewam go dość dużo na patelnię. I ono się na tej patelni winno zagotować w ten sposób. Wszystko, co pozostało na dnie w trakcie smażenia, przejdzie do sosu. Dodaję jeszcze odrobinę brązowego cukru i pozwólmy temu mniej więcej 2 minuty razem się gotować. Nawet trochę żałuję, że to piwo na patelni się gotuje, bo w ten sposób procenty zasilają powietrze nad brugiem, ale tak ma być. Ono teraz jest samą esencją i musi znaleźć się w garnku. I jeszcze przyprawy. Muszę do tego dodać 2 liście laurowe z 2 gałązki tymianku, nieco soli i jeszcze pieprzu. I teraz to pod przykryciem winno gotować się na bardzo niewielkim ogniu około 2 godzin.
na kwadrans przed końcem do mięsa trzeba dodać odrobinę octu winnego. Niektóre przepisy twierdzą, że lepsza jest od octu domowa galaretka porzeczkowa. W ogóle jest wiele wersji carbonat flamand, wiele wariantów, bo jest również i opcja każąca marynować wcześniej mięso w tym samym piwie, które jest do sosu używane. Niektórzy też dodają do tego śliwek, suszonych śliwek, oczywiście bez pestek. Ale jakby nie było, to co Państwo zobaczyli, to jest baza, na podstawie której można eksperymentować. Jak się rzekło, jeszcze maluteńki kwadransik. Już dawno nic nie było tak gotowe jak ta właśnie wołowina po flamandzku. Zaraz zobaczymy, czy sos odpowiednio zgęstniał. On powinien zgęstnieć od tej mąki, którą mięso było otoczone. Tak jest. Wszystko przekształciło się w bardzo przyjemną całość. Oczywiście ortodoksi wyjmują wcześniej listek laurowy i gałązki tymianku, czyli bouquet garni, ale ja tego czynił nie będę i proszę Państwa, w zasadzie nic już mi do szczęścia nie jest potrzebne oprócz szklaneczki przyjemnego, ciemnego belgijskiego piwa. Carbonat flamand w całej okazałości. Po tym wszystkim, co tu dzisiaj zjadłem, już nie mam siły wsiąść na rower, więc pamiętajcie Państwo, żeby pod wieczór oddać wehikuł z powrotem do brugijskiej wypożyczalni. Mam nadzieję, że Flandria podobała Wam się tak samo jak mnie. Kłaniam się. Do widzenia.